Proszę Państwa, więc tak, to o czym będziemy dzisiaj mówić dotyczy żywienia niemowląt, a właśnie niemowląt urodzonych przedwcześnie, czyli wcześniaków. To jest sytuacja, w której dziecko rodzi się w momencie, w którym jeszcze powinno pozostać w życiu wewnątrzmacicznym, a rodzi się z różnych powodów nieco wcześniej. Ten bezpieczny czas to jest między 25 a 37 tygodniem życia, a 25 to jest bardzo wcześnie. 25 tydzień życia, czy 26 tydzień życia łonowego oznacza, że w momencie porodu dziecko powinno być w ten sposób zaopatrywane przez nas, jak gdyby jeszcze było w środku, w macicy. To jest bardzo trudne i nie można sprostać temu wyzwaniu z dwóch powodów. Pierwszy, że nie udajemy, nigdy nie możemy udać środowiska wewnątrzmacicznego, a po drugie, zewnętrzne środowisko, w którym dziecko to przebywa, sprzyja różnego rodzaju powikłaniom, najczęściej zakażeniom, które towarzyszą tego rodzaju sytuacji klinicznej. Jest jeszcze jeden element, trzeci, który powinienem wspomnieć. Dlaczego dziecko rodziło się przedwcześnie? I to, czy mogą być związane z przyczynami związanymi z matką, ale także z dzieckiem. Bardzo często pomijany jest ten aspekt, że dziecko jest niepełnowartościowe, w tym cudzysłowie oczywiście, i dlatego rodzi się przedwcześnie. Nie tylko dlatego, że warunki życia wewnątrzmacicznego są niesprzyjające, tylko dlatego, że dochodzi do jakichś nienormalnych sytuacji, które powodują, że poród następuje kilka tygodni wcześniej, a nawet miesięcy. To jest oczywiście wyzwanie dla nas wszystkich, dla Państwa, dla lekarzy, dla rodziców, któremu musimy sprostać w sposób maksymalnie tak dobry, na jaki nas stać. Na razie nie jesteśmy w stanie osiągnąć kompletnego sukcesu. Nie możemy osiągnąć tej sytuacji, w której dziecko żyjące poza łonem mamy będzie mogło wzrastać w taki sposób, jakby odbywało się to wewnątrz macicy. I to jest kłopot, który skutkuje tym, że w późniejszym rozwoju tych dzieci obserwujemy pewne różnice wobec rówieśników, którzy urodzili się o czasie. Rówieśników w sensie kalendarzowym nie, dlatego że te dzieci opóźnione wobec swojego wieku kalendarzowego, a po porodzie, oczywiście trzeba korygować w momencie, kiedy oceniamy ich wzrastanie. Wzrastanie dotyczące przyrostu masy ciała, wysokości, a także składu ciała i rozwoju intelektualnego czy poznawczego. To, o czym będziemy dzisiaj mówić, jest bardzo specyficznym problemem dotyczącym wyłącznie jednego aspektu żywienia dzieci w tym okresie, czyli białka. Ja jestem trochę historyczny i pamiętam czasy, kiedy żywienie niemowląt z udziałem ogromnej ilości białka zawartej w pożywieniu stanowiło pewien kanon postępowania pediatrycznego. Te czasy minęły. Na szczęście, ja nie mam tej pamięci historycznej jako aplikacji do swojego życia zawodowego teraz. I wiemy, że noworodki urodzone w czasie, które otrzymują nadmierną ilość białka, rozwijają się inaczej i mają większe ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak choroba nadciśnieniowa, choroba serca i otyłość, która potem będzie, w tej konsekwencji może być także te wszystkie elementy, o których wspomniałem przed chwilą. Dotyczą one, jak powiedziałem, dzieci, które są źle karmione nawet wtedy, kiedy urodziły się o czasie. Ale te dzieci, które urodziły się przedwcześnie, wymagają specjalnej atencji i specjalnego sposobu postępowania, który różni ich zupełnie od rówieśników, nie kalendarzowych, ale rówieśników, jeśli chodzi o moment urodzenia, urodzonych właśnie o czasie. Jak określić tempo wzrastania noworodka, który urodził się przedwcześnie? Możemy oczywiście, jak wspomniałem, odnieść to do tempa wzrastania wewnątrzmacicznego pod względem masy ciała albo długości ciała. Ale ważny jest jeszcze skład ciała. Za sekundę Państwu pokażę przeźrocze, w którym określę wartość suchej masy ciała i wody, która składa się na masę ciała dziecka urodzonego przedwcześnie. I ocenić skład ciała u noworodka urodzonego przedwcześnie jest bardzo trudno. Są oczywiście techniki, które pozwalają to można je używać w odniesieniu do dzieci urodzonych o czasie albo później, ale nie aplikuje się tego rodzaju technik do noworodków urodzonych
przedwcześnie właśnie. Ale naszym celem jest udawanie, że nic się nie stało. Że dziecko urodzone przedwcześnie może dzięki temu, że mamy dostęp do żył, mamy dostęp do przewodu pokarmowego, rozwijać się i wzrastać tak samo, jak dziecko, które urodziło się o czasie. Albo jak dziecko, które żyje nadal wewnątrz mamy w macicy. Szybki i wczesny przyrost masy ciała może mieć niekorzystne skutki odległe. I to jest zagrożenie, które nas nieustannie determinuje w naszym postępowaniu. Singal i jego współpracownicy, którzy pracują w Londynie, napisali mnóstwo bardzo ciekawych prac związanych z tak zwanym programowaniem żywieniowym. Programowanie żywieniowe w skrócie oznacza sytuację, w której nasza interwencja żywieniowa będzie miała odległe skutki, czy będzie programowała dziecko na później, na czas dorosły, wzrastania i wtedy, kiedy osiąga przede wszystkim swoją dojrzałość. Nasze postępowanie musi być obarczone pewnym pojęciem bezpieczeństwa postępowania. Bezpieczeństwo postępowania oznacza, że nie szkodzimy. Zasadą medycyny jest primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkódź, ale drugim zasadem, której nazwy łacińskiej nie znam, jest po pierwsze pomagaj. I to, co czynimy w naszym postępowaniu żywieniowym w odniesieniu do tego noworodka, który urodził się za wcześnie, ma pomagać mu wzrastać w odpowiednich warunkach. Chodzi o to, żeby osiągnął optymalne warunki wzrastania, jeśli chodzi o jego przyrosty właśnie masy ciała i wysokości, ale potem, jeśli chodzi o dwa elementy znów. Pierwszy, osiągnięcie identycznego jak noworodki urodzone o czasie poziomu poznawczego, otoczenia, świata, umiejętności uczenia się, komunikowania się ze światem. A druga sprawa to jest zapobieganie tym elementom, które wiążą się z programowaniem żywieniowym, a które mogą doprowadzać do odległych skutków w postaci nadciśnienia, choroby serca i tego wszystkiego, co łączy się z zaburzeniami wieku dorosłego, a które, jak Państwo wiedzą, są powszechne. Te powszechne sytuacje, które obserwujemy w życiu dorosłym, wiążą się najczęściej z czynnikami ryzyka środowiskowego. Bo oprócz tego, co dzieje się wtedy, kiedy dziecko wzrasta wewnątrz macicy, albo potem po urodzeniu i my mamy na to wpływ decydujący, to jeszcze środowiskowe warunki będą determinowały, jak poznaje świat, jak rozumie i komunikuje się z rodzicami. Jeżeli mama i tata siedzą, znaczy są niemi intelektualnie, nie oddziaływują na swoje dziecko w sposób właściwy, to trudno się spodziewać efektów poznawczych u tego dziecka tak samo. Tatuś, który pije piwo i ogląda przy gazecie ogląda mecze, nie jest odpowiednim partnerem do rozwoju intelektualnego dziecka, w jakimkolwiek by się wieku nie urodził. Łonowym oczywiście, czy śródmacicznym. Dlatego też te elementy, o których wspomniałem, żywienie, białko i to wszystko, o czym będziemy rozmawiać, ma oczywiście ogromne znaczenie, ale musimy go odnosić do tego, w jakich warunkach to dziecko się rozwija, czyli jakie ma warunki środowiskowe. Nie tylko jeżeli chodzi o zakażenia, ekspozycje na alergeny, kontakty ze zwierzętami domowymi, o czym możemy sobie porozmawiać potem, bo to nie będzie tematem tego mojego spotkania z Państwem. Ale jeszcze także musi być związek z tym wszystkim, co emanuje z siebie środowisko, szkoła, katecheta, rodzice. To wszystko, co ma związek z rozwijaniem się poznawczych właściwości dzieciaka, dla którego wszystko, co widzi po raz pierwszy, jest nowością. Ale to są sprawy, o których możemy sobie później porozmawiać. Wczesny i szybki przyrost masy ciała może mieć niekorzystne skutki odległe. Celem naszym, jak wspomniałem, jest osiągnięcie identycznego jak wewnątrzmaciczny wzrastanie dzieciaka. Czyli takie, żeby, jak powiedziałem, udawało się nam stworzyć warunki, w których nic się nie stało. Było takie pojęcie agresywne leczenie żywieniowe kilka lat temu. Ja nie znoszę tego pojęcia. Sam go używałem, ale nie lubię go, ponieważ agresywne oznacza przekraczające barierę fizjologii. To agresywne leczenie żywieniowe można jednak tłumaczyć w ten sposób, że ono jest inne niż konwencjonalny sposób myślenia o leczeniu żywieniowym dzieci w tym wieku i w takiej sytuacji, jakiej urodziły się właśnie. I do tego warto się przymierzyć. Proszę zobaczyć, to jest praca, która mówi o tym, że o rozłożeniu tkanki tłuszczowej u dzieci urodzonych przedwcześnie, ale ocenianych w wieku szkolnym. Otóż wnioski z tej pracy
są takie, że wcześniaki oceniane w wieku szkolnym były krótsze i lżejsze od dzieci urodzonych o czasie. Czyli jeżeli chodzi o badania antropologiczne, okazuje się, że w tych wymiarach były one mniej ważyły i mniejsza była ich długość czy wysokość ciała. Ale drugie, proszę Państwa, sprawa, mniejsza masa ciała była związana ze zmniejszeniem masy tłuszczowej. Wydawałoby się, że to się nic nie stało. Że zmniejszenie masy tłuszczowej nie ma negatywnego wpływu na późniejsze życie. Spójrzcie Państwo na trzeci wniosek. Rozkład tkanki tłuszczowej faworyzuje tułów wobec kończyn. Co to oznacza? Oznacza to, że przyrasta tkanka tłuszczowa trzewna. A tkanka tłuszczowa trzewna, czyli ta zgromadzona w brzuchu, w narządach wewnętrznych, determinuje albo może determinować, czy prognozować rozwój późniejszych chorób wieku dorosłego. Takich jak nadciśnienie, choroba serca, otyłość. Czyli te krótkie i lżejsze dzieci w wieku szkolnym mogą się okazać w późniejszym swoim rozwoju ontogenetycznym, czyli tym takim, który dotyczy całości rozwoju człowieka w jego życiu, może się okazać czymś, co będzie wpływało na rozwój na przykład otyłości, która będzie znów potencjalnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca. Czyli jak Państwo widzą, dzieci urodzone przedwcześnie są de facto zdeterminowane, by być w grupie ryzyka rozwoju tych chorób, o których wspomniałem tylekroć. Podaż energii musi współistnieć z podażą białka. Następny kanon, który dotyczy wszystkich leczonych żywieniowo dzieci w okresie, kiedy istępują zagrożenia kliniczne ich stanu ze względu na podstawową chorobę i wtedy nazywamy to leczeniem żywieniowym, a nie karmieniem. Bo czymż się różni karmienie od leczenia żywieniowego? Karmienie jest sposobem naturalnym zaspokajania potrzeb energetycznych i nie tylko, potrzeb białkowych, potrzeb związanych z mikroelementami, z witaminami. Natomiast leczenie żywieniowe to jest to, co piszemy na recepcie. To jest to, co zlecamy pacjentowi, który leży w oddziale intensywnej opieki medycznej, intensywnej opieki noworodkowej, albo też niekoniecznie w tych warunkach, jeżeli jest kompletnie pozbawiony problemów klinicznych, ale jednak wymaga pewnej interwencji lekarskiej i dietetycznej z naszej strony. W takiej sytuacji musimy poczynić takie kroki, które pozwolą na to, żeby energia, którą dostarczamy dziecku, była odpowiednia do procesów energetycznych, które toczą na poziomie komórki i narządu. Pamiętajcie Państwo, że energia, która się uwalnia, jest wynikiem przemian, które są wynikiem podaży substratów energetycznych, a są substraty energetyczne w życiu dziecka 2 i dorosłego tak samo. To są tłuszcze i węglowodany. Ale specyfika wieku noworodkowego, wtedy, kiedy dziecko się rodzi przedwcześnie, dotyczy jeszcze trzeciego substratu, o którym później już nie mówimy. To jest białko, czyli azot. Azot w wieku noworodkowym dla dziecka urodzonego przedwcześnie jest też substratem energetycznym. Cóż się dzieje? Otóż substraty energetyczne są przemieniane w ATP, czyli adenozynotrójfosfora. Adenozynotrójfosfora dzięki hydrolizie do ADP uwalnia energię. I to, co dzieje się w naszych organizmach codziennie, bez przerwy i nieustannie, to jest sytuacja, w której żeby żyć na poziomie podstawowego wydatku energetycznego, musimy nieustannie produkować ATP, potem hydrolizować do ADP i uwalniać energię z wysokoenergetycznych wiązań, które się w ATP właśnie są zawarte, po to, żeby funkcjonował mózg, serce, nerki, mięśnie. Mięśnie oddechowe chociażby. I w związku z tym pamiętajcie Państwo, że to jest podstawa istnienia naszego na poziomie tym takim bardzo prymitywnym. Wydatkowanie energii w spoczynku bez żadnego z naszej strony wysiłku. W momencie, kiedy cokolwiek czynimy, a czynimy ćwiczenia fizyczne, chodzimy, rozmawiamy i mówimy, to oczywiście efekt energetyczny jest oczywisty, jest zwiększa wydatek energetyczny w tym momencie. Co się dzieje u dziecka, u którego się pobiera krew? Małego, noworodka, urodzonego przedwcześnie albo i nie, to też każdy tego rodzaju interwencja, fizjoterapia, którą się stosuje czasami, w swoim efekcie przynosi wzrost wydatku energetycznego. I tym wydatkom energetycznym musimy sprostać w postaci podaży odpowiedniej ilości energii.
Połowa energii noworodka pochodzi z tłuszczu zawartego w mleku ludzkim, pod jednym warunkiem, że dziecko jest karmione mlekiem ludzkim. I mleko ludzkie zawiera dużo energii w postaci lipidów, około 50%. W późniejszym okresie życia ta proporcja się troszeczkę zmieniają, ale dziecko urodzone o czasie i urodzone przez wcześnie, karmione pokarmem naturalnym, otrzymuje gros swojej energii z tłuszczu. Jaka jest różnica między noworodkiem urodzonym przez wcześnie, a urodzonym o czasie? Otóż połowa energii pochodzi z tłuszczu u noworodka urodzonego o czasie, a połowa z laktozy, bo tylko ten drugi cukier, ten element jest zawarty w mleku. Ale u noworodka urodzonego przez wcześnie konieczne jest jeszcze podaż odpowiedniej ilości białka, większej niż zawarta jest ona zazwyczaj w mleku kobiety. Białka, czyli mówiąc inaczej, azotu. Tłuszcz nie jest istotnym źródłem energii u płodu. A więc co się staje? Proszę Państwa, dziecko się rodzi przedwcześnie. To, co się dzieje później, jest wyrażone w tym punkcie, o którym Państwu wspomniałem przed chwilą, czyli podaży połowy energii w postaci tłuszczu. Tymczasem 5 minut przedtem, 10 minut przedtem, godzina, głównym źródłem nie był tłuszcz. Czyli następuje kompletnie przemodelowanie wykorzystywania źródeł energii w żywieniu noworodka urodzonego przedwcześnie. Już nie tłuszcz, który mógłby być, gdyby dziecko rodziło się o czasie, tylko coś zupełnie innego. Tym czymś zupełnie innym będą aminokwasy, czyli białko, bo przecież przez łożysko przechodzą aminokwasy, które stanowią źródło dla dwóch istotnych elementów budowy nowego ciała, czyli tkanek, oraz drugim elementem jest energia. Czyli to jest wyjątkowy okres w życiu człowieka, w którym aminokwasy stanowią źródło energii. Czyli nie możemy mówić tylko o tłuszczu, węglowodanach jako źródle energii dla rodzącego się dziecka. Musimy wspomnieć jeszcze o trzecim elemencie, jakim jest białko. To jest praca, która o tym właśnie mówiła. Dlaczego to jest tak istotne? W odróżnieniu do tłuszczu i węglowodanów nie ma w ustroju zapasów aminokwasów. Dziecko urodzone przez wcześnie, jak Państwo spojrzycie na jego masę ciała i jego skład ciała, to zobaczycie, że tkanka mięśniowa odgrywa nieznaczną rolę w całości budowy dziecka. W związku z tym jest to o tyle istotne, że te zapasy białka, czyli aminokwasów, są bardzo niewielkie. Stąd też strategia współczesna postępowania neonatologów, intensywistów, którzy leczą dzieci żywieniowo w okresie pourodzeniowym i tych dzieci, które urodziły się przedwcześnie, polega na tym, że dawne dawki sprzed 10, może 5 lat podawania aminokwasów kompletnie zostały zmienione. Zostały zwielokrotnione podaże białka, które powodują, że oprócz tłuszczu i węglowodanów właśnie aminokwasy będą stanowiły źródło energii dla rozwijającego się młodego organizmu. Brak wystarczającej podaży aminokwasów spowoduje, że aminokwasy nie będą używane do syntezy białka, a wykorzystane do produkcji energii lub magazynowane jako glikogen. Co to oznacza? To znaczy, że niewystarczająca podaż białka będzie wyłącznie efektem energetycznym. Będą one używane wyłącznie do tego, żeby tworzyć energię z wysokoenergetycznych wiązań w postaci ATP, glukoneogenezy i tak dalej, co się łączy oczywiście z całym szlakiem metabolicznym przemian aminokwasów, które wchodzą w te właśnie reakcje. Zaraz powiem jakie. O, tu właśnie na dole to jest bardzo jasno wyjaśnione. Ale chodzi o to, że nie będziemy obserwowali przyrostu tego, o czym wspomniałem na pierwszym swoim czy drugim przeźroczu. Nie będziemy obserwowali przyrostu masy ciała i długości. Wszystko to, co podamy w postaci azotu czy aminokwasu, będzie wykorzystywane jako źródło energii. Tymczasem z 20 aminokwasów aż 18 może być wykorzystane w glukoneogenezie. Co to znaczy? Glukoneogeneza dokonuje się w wątrobie. Jeżeli podajemy substraty energetyczne w postaci wlewów dożylnych w oddziałach intensywnej opieki noworodkowej, czy też enteralnie, czyli drogą przewodu pokarmowego, w tychże samych oddziałach albo oddziałach noworodkowych, czy patologii noworodka, to proszę Państwa, te aminokwasy będą źródłem energii w ten właśnie sposób, że przekształcą się w wątrobie w glukozę.
Glukoza oczywiście wejdzie w cykl kwasu cytrynowego Krebsa z uwolnieniem energii w procesie produkcji ATP, a potem jej hydrolizy. I w związku z tym to, co nas interesuje, to jest to, co ma szczególne znaczenie u wcześniaka, u którego niedobory podaży energii będą skutkowały glukogenezą z aminokwasów, tylko wtedy jakich? Z mięśni uwolnionych, czy też u tych, które podajemy doustnie lub dożylnie. I tak, i tak. Zasoby mięśniowe są ograniczone, tkanka mięśniowa u noworodka wcześniej urodzonego czy przedwcześnie urodzonego jest minimalna, w związku z tym polegamy wyłącznie na tej podaży zewnętrznej, egzogennej, czyli tej, którą zaprogramujemy sobie w podaży enteralnej, drogą przewodu pokarmowego lub drogą dożylną. Będzie to skutkowało oczywiście niedoborem aminokwasu do syntezy białka, czyli musimy tak dopasować podaż aminokwasów, czyli białka, żeby sprostać się dwóm elementom. Pierwszy budowanie, a drugi energia. Jak to się ma odnosić do tego, co się dzieje w życiu wewnątrzmacicznym? Przyswajanie białka u płodu w wieku 25-30 tygodni życia łonowego. 2 do 2,5 grama. Straty ze skóry, z wydalania wynoszą mało, ale 0,1 do 0,2 grama na kilogram na dobę. Przy podaży do przewodu pokarmowego około 10% białka jest tracone. Po prostu wchłanianie białek z przewodu pokarmowego, innych substratów pewnie też, jest obarczone ryzykiem utraty około 10% tego, co podajemy. Jak to skutkuje w liczeniu? Proszę zobaczyć. Potrzebujemy 2,5 grama, tracimy 0,2 i ze skóry i z wydalania, a 0,25 tracimy dzięki temu, że nie jest to wchłonięte, jeżeli podajemy przez przewód pokarmowy substrat. 2,5 plus 0,2 plus 0,25 oznacza, że potrzebujemy około 3 gramów na kilogram masy ciała na dobę. To jest to absolutne minimum, które powoduje, że mamy jakiś mniej więcej komfort metaboliczny w odniesieniu do azotu. Jakiś mniej więcej powiedziałem, bo tak naprawdę zorientują się Państwo, że tych potrzeb może być więcej. U noworodka istnieje wysoki obrót syntezy i rozpadu białka, co skutkuje nieuniknionymi stratami azotu z moczem. To jest fajnie. Co to znaczy? Oznacza to, że dochodzi do nieustannej syntezy białek strukturalnych i nieustannego rozpadu tychże białek z powodu tego, żeby wykorzystać je także w procesie glukoneogenezy w wątrobie, o której przed chwilą wspomniałem. Nieuniknione straty białka z tego wynikające to jest około, poniżej, ale około 1 grama na kilogram na dzień u dziecka urodzonego ze skrajnie małą masą urodzeniową, czyli tego urodzonego około 25-27 tygodnia życia. To są te najbardziej narażone na problemy energetyczne i metabolizmu energii dzieci właśnie. I zobaczcie Państwo, że dla tych dzieci urodzonych w tym właśnie czasie zapotrzebowanie na białko wynosi nie, tak jak wspomniałem, 3,5 tylko, ale między 3,5 i 4 gramy na kilogram, a szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorym noworodkiem, zakażonym z powodu nabycia infekcji ze środowiska albo wewnątrzmacicznie, tak się też może zdarzyć, dziecko urodzone z wrodzonym zapaleniem płuc na przykład, może potrzebować więcej białka niż to wynika z tych właśnie suchych dwóch liczb, czyli 2,5 do 4 grama na kilogram masy ciała. W związku z tym zastanówmy się, ile energii potrzeba wobec podaży białka. Takie dane, które Państwu mogą przybliżyć skalę problemu. Magazynowanie białka wymaga podaży około między 5,5 a 7,77 kalorii na gram przyrostu masy ciała. Magazynowanie tłuszczu 1,5 do 1,6 kalorii na gram. Jak to odnosić do wartości energetycznych, jak Państwu wspomniałem przed chwilą? Wydawało nam się kiedyś, że spoczynkowy wydatek energetyczny u noworodka urodzonego przedwcześnie jest bardzo wysoki. 80-90 kalorii na kilogram masy ciała. Na szczęście dzięki badaniom pośredniej kalorymetrii udało się ocenić, że te wydatki są mniejsze. One sięgają około 45-50 kalorii na kilogram masy ciała. Czyli
tak naprawdę nie jest to wysoka wartość. Bo gdyby, i to nam poprawia humor, bo ułatwia nam sposób postępowania żywieniowego. To nie są wartości porażające. 50 kalorii na kilogram masy ciała przy podaży enteralnej czy podaży dożylnej są łatwe do osiągnięcia. To jest rzeczywiście proste, tylko że jak Państwo widzą, jest to spoczynkowy wydatek energetyczny, bez żadnego ruchu, bez wzrastania, bez tego, co łączy się z normalnym rozwojem dziecka i aktywnością jednak w życiu, które jest inne od życia wewnątrzmacicznego. Jakie są wymagania dotyczące syntezy nowych tkanek? To jest bardzo ważna pozycja. Około 5 kalorii na gram, czyli żeby przyrosł nam 1 gram masy ciała dziecka, potrzebne jest dodatkowo wobec spoczynkowego wydatku energetycznego i jego aktywności 5 kalorii. Niby niewiele. Ale zobaczcie Państwo, że jeżeli chcecie Państwo uzyskać przyrost masy ciała o 17 gram na kilogram masy ciała na dzień, to potrzebne jest dodatkowo około 80 kalorii ponad spoczynkowy wydatek energetyczny. Czyli mamy 45-50 i około 80, 120-130 kalorii. I tak określa się potrzeby energetyczne wcześniaka, około 120-130 kalorii po to, żeby uzyskać przyrosty masy ciała, które będą udawały życie wewnątrzmaciczne. Czy jest to możliwe? Zaraz do tego dojdziemy. Czyli całkowite potrzeby energetyczne mogą wynosić właśnie tyle, około 130 kalorii na kilogram masy ciała na dzień podaży całkowitej. Przy jakiej podaży białka? Mówiliśmy o tych 3,5 gramach. Otóż, proszę Państwa, jeżeli uznamy, że podajemy 4 gramy na kilogram masy ciała, to pozostaje od tych 130 około 104, czyli 110 kalorii energii pozabiałkowej. Bardzo ważna postać logiczna, energia pozabiałkowa. Rozważamy zazwyczaj, ja czy nie tak zawsze, rozważam zupełnie odrębnie podaż energii z azotu, czyli z białka, i podaż energii pozabiałkowej, czyli z lipidów i glukozy, czy węglowodanów. Jeżeli dostaje dziecko doustnie dietę, czy enteralnie, przez gmemnik, czy przez jakiekolwiek inną formułę podania, to tam są zawarte węglowodany, albo najczęściej w postaci polimerów glukozy. I ta wartość, która odnosi się do tych dwóch pozycji, czyli tłuszczu i węglowodanów, jest określona liczbą około 104-114, średnio 110 kalorii na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli będziemy mówili o optymalnej podaży białka i energii po urodzeniu, to nad jakimi elementami musimy się zastanowić? Dochodzi do natychmiastowego katabolizmu. Jeżeli nie podajemy niczego, dziecko się rodzi i dochodzi do katabolizmu, czyli do rozpadu. Rozpadu tkanek, rozpadu uwalnianiu substratów energetycznych. Z mięśni uwalnia się najczęściej dwa aminokwasy. Aminokwas pod tytułem glutamina i alanina. Obydwa te aminokwasy wchodzą w cykl glukoneogenezy, który powoduje, że w wątrobie powstaje glukoza jako substrat energetyczny. Dlaczego glukoza i alanina? No bo glukoza się przekształca w alaninę później. I jak Państwo pewnie może słyszeliście, że glutamina jest takim czynnikiem, który pozwala na lepsze rokowanie u pacjentów dorosłych. Szczególnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Ma bardzo dobrą prasę i wydaje się, że podawanie glutaminy u dorosłych pacjentów w krytycznie chorych, na ojomach, poprawia ich rokowanie. Nie udało się tego odnieść do noworodków i do niemowląt. Nie udało się tego w sposób, nie wiem dlaczego zresztą, ponieważ jest to nielogiczne. Dlatego, że zasoby glutaminy w mięśniach szkieletowych są niewielkie, ze względu na to, że sama masa mięśni szkieletowych jest niewielka. W związku z tym dodatkowa podaż egzogenna glutaminy mogłaby poprawić sytuację, jeśli chodzi o rokowanie u tych dzieci. Tak się nie dzieje. Być może to kiedyś wyjaśnimy, być może będziemy zmieniali naszą optykę patrzenia na glutaminę w tym okresie, ale na razie tak to wygląda. Czyli katabolizm energii białka rozpoczyna się natychmiast po wstrzymaniu podaży złożyska aminokwasów, glukazy i podstawowych kwasów tłuszczowych. Dziecko się rodzi, zaciskamy pępowinę, koniec. Jeżeli kładziemy je w łóżeczku, to wystarczy kilkanaście minut, żeby doszło do hipoglikemii. Być może trochę dłużej, jeżeli dziecko jest bardziej dojrzałe.
ale na pewno nie można przekraczać granicy pierwszej godziny. No bo cóż się dzieje z dzieckiem, u którego raptownie został przerwany dowóz substratów energetycznych? Po prostu ma niedobory substratów energetycznych, dochodzi do katabolizmu tego, czego nie ma, czyli tkanki, która nie istnieje. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą się czyni w przypadku urodzenia dziecka przedwcześnie urodzonego właśnie, a najczęściej dotyczy to noworodków urodzonych ze skrajnie małą masą urodzeniową, to jest zapewnienie dowozu energii. Dowóz doustny może być obarczony ryzykiem aspiracji, wymiotów, nietolerancji. Bo przecież dziecko w życiu łonowym nie je laktozy. W życiu łonowym pije wody płodowe. W związku z tym podawanie czegoś, do czego nie jest przygotowany przewód pokarmowy, może być ryzykowne w tych pierwszych godzinach. Aktywność laktazy jest dosyć wysoka już w okresie 25-27 tygodni, ale być może nie u wszystkich i być może możemy się spodziewać intolerancji tego cukru mlecznego, którego brak hydrolizy ze względu na niedobór enzymu, który jest zlokalizowany w rąbku szczoteczkowym, doprowadzi do wzrostu ciśnienia osmotycznego w świetle jelita, ściągnięcia wody, biegunki i w następstwie tego odwodnienia bardzo szybkiego. Oczywiście to jest cała filozofia tego, jak się bawić płynami w tym okresie i jak zapewnić podaż płynów u noworodka urodzonego przedwcześnie. Jest to miejsce na zupełnie inne spotkanie, bo gdybyście Państwo o tym chcieli mówić, to spędzilibyśmy tutaj czas do kolacji. Zapasy glikogenu i tłuszczu noworodka są ograniczone. Glikogen się mieści w dwóch miejscach, w wątrobie i w mięśniach. Mięśni prawie nie ma, a w wątrobie zapasy glikogenu są ograniczone do kilkunastu, może kilku dni najwyżej. Noworodek o masie 500 gramów składa się w 90% z wody. 50 gramów stanowi sucha masa i poniżej 1% to tłuszcz. I troszeczkę więcej być może jest glikogenu. Czyli tego glikogenu, jeżeli nawet jest powiedzmy 30 gramów, starczy na bardzo krótki okres czasu, nawet mniej. W związku z tym pamiętajcie Państwo, że podaż tych elementów, z których glikogen będzie się składał, czyli glukozy w różnych mechanizmach, glukoneogenezy czy podaży egzogennej, ma diametralnie ważne znaczenie dla tego, jak będzie zachowywała się homeostaza dziecka urodzonego przedwcześnie w kilka godzin po urodzeniu. Ojej, przepraszam. Zapasy ustrojowe energii noworodka o masie ciała 1000 gramów wystarczają na 4 do 5 dni. Jak waży 500 gramów, wystarczają na połowę tego okresu. Czyli jak widzą Państwo, dziecko, które będzie pozbawione dowozu jakiejkolwiek energii, umrze po 3 dniach czy po 4. Dlatego, że nie będzie miało kompletnie substratu do tego, żeby podtrzymać funkcje życiowe, które wymagane są w tym spoczynkowym wydatku energetycznym dla pracy serca, mózgu, wątroby, narządów wewnętrznych, wszystkich innych. To jest dramat, który musimy swoją interwencją skorygować. Stopniowy wzrost podaży białka i energii. No i właśnie, a zderzamy się z sytuacją, w której musimy zapewnić optymalny podaż substratów energetycznych i azotu, czyli białka, wobec możliwości tolerancji dziecka przez to, co czynimy w sposób lekarski czy dietetyczny, jakkolwiek by to nazwać. Umówiliśmy się, proszę Państwa, że deficyt można wyliczyć. Potrzeby są około, powiedzmy, 120, na takim minimalnym poziomie, 120 kalorii i białka 3 gramy. Po 14 dniach leczenia dochodzi najczęściej do deficytu około 80 gramów białka na kilogram. To jest bardzo dużo. 18 gramów białka na kilogram masy ciała przy założeniu, że optymalna podaż energii właśnie wynosi 120 kalorii i białka 3 gramy. Czyli umawiamy się, że zakładam jakieś optimum. To jest absolutny minimum. 120 kalorii i 3 gramy białka, a i tak dojdzie do deficytu. Zaraz Państwu pokażę dlaczego. Deficyt energii będzie wynosił po tych 14 dniach 600 kalorii na kilogram. Koszmarna ilość energii, której niedobór będziemy obserwować. Czyli, proszę Państwa, jaki jest stąd wniosek? Dodatkowa podaż białka, około 0,3-0,4 gramy na kilogram w czasie 8 tygodni jest potrzebna do uzupełnienia niedoboru. Dlaczego? Zobaczcie Państwo. To jest
To jest, proszę Państwa, słupek, który mówi o, jest on taki sam, proszę Państwa, to jest, co są dni, 13, 14 dni, tu jest 14 dzień. To jest słupek, który mówi o rekomendowanej podaży. Rekomendowanej podaży białka. 3 gramy. Tak się umówiliśmy przed chwilą. Ten słupek jest taki sam. Ten następny to jest aktualna podaż. Proszę zobaczyć, w pierwszej dobie ślad rekomendacji. Troszeczkę to wzrasta i zbliża się do 14 dobie do rekomendowanej podaży w warunkach prawdziwych, czyli w warunkach wtedy, kiedy oceniano dzieci żywione w oddziałach intensywnej opieki medycznej dla noworodków i kiedy odnoszono to do rekomendowanej podaży azotu dla tego wieku. 3 gramy, wzrastająca ilość podaży białka, ale osiągnięcie tego optimum dopiero po 2 tygodniach. I zobaczcie Państwo, że co się dzieje z tą czarnym słupkiem, który Państwu pokazuję. To jest skumulowany deficyt białka. I ten skumulowany deficyt białka, wspomniałem Państwu o 18 gramach przed chwilą, to jest właśnie to. 18 gramów niedoboru białka na kilogram masy ciała po 14 dniach. Czyli żebyśmy się wściekli, to i tak jest strasznie trudno osiągnąć rzeczywiste potrzeby, sprostać rzeczywistym potrzebom dzieciaka. To świadczy o tym, że jesteśmy trochę zakłopotani, dlatego że wydaje nam się, że znając rekomendacje możemy im sprostać, po prostu zwyczajnie ordynując odpowiedni sposób postępowania leczniczego. Jak się przegląda literaturę, tylko 15% dzieci w tym właśnie wieku może być leczone zgodnie z zaleceniami. Co to znaczy? Zalecenia są złe? Nie. Zalecenia odpowiadają rzeczywistym potrzebom dziecka. Możliwości są ograniczone. Dziecko choruje, ma okresy, kiedy dokonuje się jakąś pielęgnacji, pobierania krwi, ma zakażenie. To wszystko wpływa na to, że możliwości sprostania tym potrzebom wydają się być ograniczone. Tak jak Państwo widzą, to jest bardzo dobre przeźrocze, które mówi o tym, że niezależnie od tego, w jakich warunkach będziemy postępować, zawsze dziecko tego typu urodzone przez wcześnie jest narażone na niedobory energetyczne. Na czym nam zależy? Zależy nam na tym, żeby uzyskać antyproteolityczny efekt podaży energii i białka. Co to znaczy antyproteolityczny efekt? To znaczy zahamowanie rozpadu tkanek, które byłyby wykorzystane jako źródło energii w późniejszym okresie. Chodzi nam o to, żebyśmy poprzez podaż różnych elementów, takich jak glukoza, mogli zmniejszyć proteolizę. I tak się dzieje, proszę Państwa, u dorosłych. U dorosłych zwiększenie podaży glukozy zmniejsza proteolizę dzięki sekrecji insuliny. Aminokwasy same w sobie mają element stymulujący sekrecję insuliny. Insulina jest elementem także działania anabolicznego, oprócz działania hipoglikemizującego, wtedy kiedy mamy zwyżki stężenia glukozy, to ma działanie anaboliczne. I w związku z tym tego rodzaju działanie u dorosłych miało sens. Zobaczcie Państwo, co się dzieje u noworodków urodzonych ze skrajnie małą masą urodzeniową. Zwiększenie podaży glukozy także zwiększa sekrecję insuliny, ale nie ma to większego wpływu na proteolizę. Czyli znów kłopot. Podajemy więcej glukozy, stymulujemy sekrecję insuliny, ale rozpad cały czas tkanek ma miejsce. Czyli nasze działania są pozornie tylko skuteczne. One zabezpieczają dziecko być może przed nadmiernymi rozpadami tkanek, ale nie możemy uniknąć jakiejkolwiek proteolizy, która jest zupełnie niepotrzebna w tym okresie, kiedy oczekujemy wzrastania, a nie rozpadu. Czyli jak Państwo widzą, mamy kłopot znowu. U noworodków rodzonych o czasie dożylne aminokwasy zmniejszają proteolizę bez jednoczesnego wzrostu glikemii i sekrecji insuliny. Czyli mamy dwa typy chorych. Dziecko urodzone przedwcześnie, urodzone o czasie. Noworodek urodzony o czasie, na przykład z katastrofą brzuchu w postaci punktowego przyczepu kreski, niedrożności i pod konieczności interwencji chirurgicznej, różni się od noworodka urodzonego przedwcześnie w tym właśnie miejscu. Czyli u tego dzieciaka, który urodził się o czasie, podaż dożylnych aminokwasów będzie miała dobroczynny efekt. U dziecka urodzonego przedwcześnie także, ale w ograniczonym nieco zakresie.
U noworodków ze skrajnie masą małą urodzeniową i bardzo małą masą urodzeniową podaż aminokwasu 2,5 g przy adekwatnej podaży glukozy i lipidów nie miał znaczenia w zahamowaniu proteolizy. 2,5 g. To potwierdza to, o czym wspomniałem przed chwilą. Aminokwasy promują syntezę białka bardziej niż hamują proteolizę. To jest optymistyczna wiadomość. Otóż co prawda nie hamują proteolizy, ale z drugiej strony bardziej promują syntezę. Czyli jak umieścimy na wadze, która określa równowagę ustrojową białek, proteolizę i syntezę, to nasze działanie, nasza interwencja dietetyczna czy w postaci działania lekarskiego w podaży pozajelitowej może mieć pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o syntezę białek. I o to nam właśnie chodzi. Chociaż optymistyczne wrażenie możecie Państwo odnieść dopiero na końcu tego przeźrocza, wobec tego, co powiedziałem przed chwilą, to ma to oczywiście sens i wpływ na nasz tok postępowania u tych dzieci. Egzogenna insulina nie zmniejsza proteolizy, ale zmniejsza syntezę białka, nie zmienia więc bilansu białkowego u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową. O czym to stwierdzenie mówi? Jak Państwo pamiętają, zawsze się toczyła dyskusja na temat tego, jak korygować hiperglikemię. W jaki sposób wpływać na to, żeby zwyżki glikemii u noworodka można było w sposób farmakologiczny i bezpiecznie regulować. Taką metodą jest podawanie egzogennej insuliny. Dawka 0,01 do 0,1 jednostki na kilogram masy ciała na godzinę. Czy ma to sens? Otóż w świetle tego, co opisano w tej pracy, którą Państwu cytuję, egzogenna insulina nie zmniejsza proteolizy, ale zmniejsza syntezę białka. W związku z tym można sądzić, że tego rodzaju działanie, jeśli chodzi o bilans azotowy, nie ma specjalnego sensu, ale może mieć sens w odniesieniu do prognozy. Otóż hiperglikemia u noworodka urodzonego przez wcześniak, zresztą każdego innego, pewnie i dorosłego, ma działanie toksyczne. Pod jednym warunkiem warto wtedy włożyć insulinę. Insulinę warto wdrożyć w leczeniu tylko wtedy, jeżeli mamy możliwość techniczną, zdolność personelu i świadomość wszystkich naokoło, że można to kontrolować. Bo hiperglikemia jest toksyczna, ale hipoglikemia jest katastrofą. I dlatego, jeżeli podajemy za dużo insuliny, zmniejszamy stężenie glukozy w surowicy krwi poniżej tych 40, 30, czasami miligram procent, oznaczać to może głęboką hipoglikemię, która będzie miała bardziej niekorzystne skutki niż hiperglikemia. Dlatego jeżeli już w ogóle włączamy insulinę, to włączamy ją wtedy, kiedy mamy bardzo odpowiedzialny personel, kiedy mamy możliwość oceny glikemii w dosyć krótkich odcinkach czasu i obserwowania dziecka. Jeżeli tego nie mamy, nie czyńmy tego. Lepiej przeżyć okresy hiperglikemii z cukromoczem, diurezą osmotyczną, wszystkimi powikłaniami, niż długotrwały okres hipoglikemii, który może spowodować nieodwracalne skutki w ośrodkowym układzie nerwowym. To też nie jest do końca takie pewne. Są prace, które mówią, że takie wahania glikemii specjalnego wpływu na rozwój dalszy nie mają. Ja w nie osobiście nie wierzę. Wydaje mi się, że jeżeli dochodzi do hipoglikemii z następowym upośledzeniem odżywiania ośrodkowego układu nerwowego w tym najwcześniejszym okresie życia dziecka, to musi mieć wpływ na dalszy jego rozwój, chociaż tego być może do końca nie rozumiemy. No i stosunek białko do energii. Wcześniaki, które oceniamy w wieku 33 tygodni wieku korygowanego, były żywione mlekiem 80 kalorii na 100 ml do 12 tygodni po okresie terminu porodu. Jaki był stosunek białko do energii? Dwa modele, 3 i 3 grama, 3 gramy i 2,7 na 100 kalorii zapewniało podaż od 3,5 do 4,5 grama na kilogram masy ciała. Czyli zobaczcie Państwo, że ta podaż od między 3,5 a 4,5 miało znaczenie w określaniu stosunku podaży białka do całkowitej energii w tym właśnie zakresie. I co się stało? Stwierdzono lepsze wzrastanie do 36 tygodnia wieku skorygowanego przy wyższej podaży białka,
ale brak różnic po 12 tygodniach. Czyli w tym wczesnym okresie znaleziono lepsze przyrosty masy ciała i długości przy wyższej podaży białka, czyli 4,5 g na kilogram masy ciała. Po 12 tygodniach między tymi grupami nie było różnic. Być może, czy ma to znaczenie przede wszystkim, ten wczesny okres wzrastania? Nie wiem, to znaczy tego nikt nie wie dokładnie, jeżeli chodzi o odległe konsekwencje, ale na pewno trzeba wiedzieć o tym, że niezależnie od tego, ile podamy białka, ale na pewno nie mniej jak 3,5, to po trzech miesiącach obserwacji zobaczymy, że między tymi dwoma grupami dzieci w ten sposób porównywanymi nie ma różnic we wzrastaniu. To może świadczyć o elementach kompensacyjnych w późniejszym okresie życia i wyrównaniu szans wobec tych różnych grup, które ocenialiśmy. Wyższa podaż białka jest korzystna w początkowym okresie, ale stosunek białko-energia powyżej 2,7 g na 100 kalorii nie ma znaczenia w okresie po wypisie ze szpitala. Jak Państwo wiecie, jesteśmy teraz w okresie tworzenia filozofii post-discharge formula, czyli marketingu formuł, które są zalecane na noworodków urodzonych przedwcześnie, a wypisanych do domu po okresie leżenia w szpitalu. W Europie są rozwinięte bardzo szeroko różne techniki wspomagania wzrastania tych dzieci w tym okresie, kiedy wychodzą ze szpitala i mają mieć zapewnioną lepszą podaż czy inną podaż substratów energetycznych i białka dla zapewnienia prawdziwego czy dobrego wzrastania. I to się wiąże, proszę Państwa, z tym problemem podaży wyższej wartości białka w odniesieniu do 100 kalorii, niż dzieje się to dla niemowląt urodzonych o czasie, czy noworodków urodzonych o czasie. I to jest, proszę Państwa, filozofia tego właśnie rodzaju leczenia żywieniowego dzieci urodzonych przedwcześnie, a wypisanych do szpitala. Czy ona jest słuszna? To pokażą nam badania po kilku pewnie latach. Czy istnieje różnica między zachorowalnością, między rozwojem dzieci, u których post-discharge formula, czyli ta formuła dla dzieci urodzonych przedwcześnie, a potem żywionych w domu, ma jakikolwiek sens. Wydaje się na poziomie naszej wiedzy obecnej, że tak jest. I wydaje się, że podawanie innych wartości energii i białka dla dzieci wcześniej urodzonych, a wypisanych do domu po okresie tym najtrudniejszym, ma znaczenie dla prawidłowego ich rozwoju. Ale czy ma znaczenie dla późniejszej jakości życia, dla późniejszego rozkładu tkanki tłuszczowej? Tego chyba jeszcze nie wiemy. Podaż białka większa niż 5-6 gramów nie powodowała także metabolicznej kwasicy oraz zaburzeń w aminogramie oraz podwyższonego stężenia mocznika. To, proszę Państwa, nam określa pewne granice bezpieczeństwa, dlatego że są prace, które mówią, że nie 3,5, nie 4, a nawet 5 czy 6 gramów białka na kilogram masy ciała noworodka urodzonego przedwcześnie i potem żywionego nie ma znaczenia negatywnego dla jego rozwoju, a przynajmniej dla badań laboratoryjnych. Bo co innego jest rozwój, a co innego badania laboratoryjne. W tym wypadku chodzi o aminogram i mocznik. Mocznik, jak Państwo wiecie, jest wykładnikiem cyklu mocznikowego, a więc produkcji mocznika, który jest wyrazem przemian aminokwasowych i który jest wydalany z moczem. Mocz jest wydalany u noworodka troszeczkę w inny sposób, bo nefrony dojrzewają później niż u noworodka urodzonego przedwcześnie, niż u noworodka urodzonego o czasie. Tym niemniej wydaje się, że taka granica 5 gramów tej pracy przynajmniej jest granicą, która zaburzeń nie powoduje. Jaki może być wpływ zwiększonej podaży białka na wzrastanie i metabolizm? Proszę zobaczyć. Wpływ podaży zwiększonej białka na wzrastanie i metabolizm u noworodków z małą, czy bardzo małą masą urodzeniową oceniano wobec mleka zawierającego 80 kalorii na 100 ml, tylko że podawano różne wartości białka, 3 albo 3,6 g na 100 kalorii. Efektem, proszę Państwa, końcowym, jeżeli chodzi o odniesienie tej podaży w odniesieniu do kalorii, była podaż białka 3,8 albo 4,6 g na kilogram na dzień. Czyli te wartości na 100 ml przełożono na kilogram masy ciała na dzień. I znów nie obserwowano podwyższonego stężenia mocznika i kwasicy metabolicznej,
a wyższa podaż białka, czyli 4,6, była związana z lepszą retencją azotu, czyli zatrzymywaniem azotu w organizmie i wyższym przyrostem masy ciała, 6 gramów na kilogram na dzień. Te wyniki wskazują, że stosunek białka, energia 3,6, czyli to na 100 kalorii, czyli 4,6 grama na kilogram masy ciała na dzień, jest bezpiecznym, ale znów autorzy mówią, że wymagane są dalsze badania. Na szczęście zresztą, bo inaczej nie moglibyśmy się spotykać w następnym roku. Proszę, to będą dwa przeźrocza, które mają znaczenie tylko takie sygnalizacyjne dla Państwa. Nie tłumaczyłem ich na polski, bo one same tytuły mówią o tym, o czym chciałbym Państwu powiedzieć. Czyli dzieci, które są żywione mlekiem kobiecym, ze wzmacniaczem. Wiecie Państwo, że teraz nieetycznie jest nie żywić bez wzmacniacza. Wszyscy sypią wzmacniacz. W związku z tym pytanie, jaki to miało sens? Otóż wniosek jest taki, że... Podaż białka u przedwczesnie urodzonych dzieci, żywionych mlekiem kobiecym, bo mówią się human milk, to chyba rozumiem, chodzi o kobiece mleko, otrzymują znacznie mniejsze podaże białka. I to może tłumaczyć, dlaczego dzieci żywione w ten właśnie sposób rozwijają się wolno w życiu pozałonowym. I następna konkluzja z innej pracy, że zawartość białka w mleku kobiecym po fortyfikacji, czyli po podaniu wzmacniacza, nie może sprostać rekomendowanej podaży białka u wcześniaków, u około połowy badanych. Połowy, dlatego że oczywiście spożycie indywidualne mleka kobiecego jest różne. Może być większa objętość i mniejsza objętość spożywana. U połowy tych badanych podaż białka była niewystarczająca. Do czego ta konkluzja prowadzi? Otóż konkluzja prowadzi, proszę Państwa, prosto do przemysłu. Przemysł, proszę Państwa, wyprodukował maszynę, która to ocenia stężenie substratów energetycznych w mleku. Można sobie po prostu kapnąć mlekiem na tą maszynę i maszyna odczytuje zawartość białka i wszystkiego innego, ale głównie chodzi o białko w mleku kobiecym. Jak już wiemy, ile tam tego białka jest, to możemy go szufelką dosypać. I w ten właśnie sposób powstają nowe techniki oceny sposobu odżywienia wcześniaków. Na podstawie oceny składu mleka kobiecego. Taki zindywidualizowany sposób postępowania jest bardzo dobry. Każde dziecko jest inne, każda mama jest inna i każda zawartość mleka czy skład mleka kobiecego jest różny. W związku z tym, żeby dopasować go do indywidualnych potrzeb wcześniaka, konieczna jest ocena. Pytanie tylko jest jedno. Kiedy to czynić? Ponieważ skład mleka kobiecego się różni. Zarówno jeśli chodzi o frakcję, pierwsza jest inaczej skonstruowana, następna także, a także od pory dnia. I w związku z tym warto pamiętać o tym, że to będzie jakieś uśrednienie prawdopodobnie rzeczywistych składu mleka kobiecego, ale dające nam pojęcie o tym, czy mleko danej mamy sprosta wymaganiom białkowym dziecka. Jeżeli nie, należało będzie podać oprócz tego fortyfajera, czyli wzmacniacza, także dodatkowo jeszcze białko, ponieważ jak Państwu pokazałem przed chwilą, sam wzmacniacz nie zapewnia odpowiedniej do wymagań czy rekomendacji podaży białka. Tak więc, proszę Państwa, spojrzycie Państwo na przykład na preparat, który jest związany z żywieniem noworodków, to jeżeli podajemy mu 120 kalorii na kilogram masy ciała na dobę, to zapewnia podaż 3,5 grama białka. To nie jest tak źle. Przy podaży 152 ml na kilogram masy ciała. Czyli jak Państwo widzą, gdybyśmy nieco podwyższyli ten podaż do 160-180, zbliżymy się do granicy tych 4 gramów na kilogram masy ciała, co może się okazać wystarczające. I niekoniecznie wtedy trzeba cokolwiek dodawać, bo podajemy formułę. Nie podajemy mleka, podajemy formułę. W przypadku mleka kobiecego być może wzbogacanie w białko ma sens. W przypadku mleka przemysłowego, który jest pewną alternatywą dla żywienia czy karmienia piersią, niedobrą, bo jak Państwo widzieliście przed chwilą i za sekundę Państwu to pokażę, najlepszą metodą, o Jezu, najlepszą metodą jest, proszę Państwa,
Oprócz indywidualizacji, to są indywidualne takie bryczki na, w krajach arabskich, oni tam wiozą wszystko i pozwalają sobie wtedy na tą indywidualizację własnego życia, ale tak naprawdę w naszym spotkaniu dzisiaj jedna wiadomość jest najważniejsza. Breast is best pod jednym warunkiem, że się tą breast będzie suplementowało prawdopodobnie białkiem. Oprócz fortifierów, której dokładnie nie bardzo wierzę, bo jak Państwo wiedzą, badania sprzed wielu lat dotyczące wzmacniania mleka kobiecego wykazały, że niezależnie od tego, czy mleko kobiece było wzmacniane, czy nie, w 18 miesiącu życia te dzieci były identyczne, statystycznie rzecz biorąc. Czyli tak naprawdę para wizdek troszeczkę i być może jest to działanie, które nie ma specjalnie odległych, dobroczynnych skutków, odległych, to znaczy mówię w perspektywie 18 miesięcy. Jest jeden element tylko ważny w tym wszystkim. Co się dzieje wcześniej, przed 18 miesiącami, czyli w pierwszych 3 miesiącach, 2. Być może to fortyfikowanie ma wpływ na łeb, na intelekt. I chociaż rozwój fizyczny, kośćcy w 18 miesiącu życia są takie same, to jednak intelektualnie możemy się różnić, zależnie od tego, czy byliśmy suplementowani, czy też nie. I to ma bardzo ważne znaczenie, aczkolwiek niebadane, ponieważ na ten intelekt, na tą głowę ma wpływ także środowisko, o którym Państwu wspomniałem przed chwilą. Czyli nie tylko białko, nie tylko substraty energetyczne, nie tylko fortyfikowanie, ale jeszcze otoczenie. Więc jeżeli macie Państwo wpływ na otoczenie dzieci, które żyją w rodzinach, to proście tatusia, żeby się uaktywnił, nie oglądał meczu z gazetą i z piwem, tylko żeby rozmawiał ze swoim dziedziusiem, chociażby w swoim języku, który ma na pewno też niespecjalnie wyszukany. Proszę Państwa, to jest rynek oczywiście przed hotelem i jak widzicie Państwo, w innej jest atmosferze, jeśli chodzi o przyrodę, bo byłem w kursce takiej, to było rok temu. Ale mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy i wtedy pokażę się Państwu z innej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dobry wykład na temat żywienia wcześniaka, właściwie problemów. I stąd moje pytanie dotyczące między innymi tego wykładu. Jakie obecnie widzi się problemy, może jakie wskazania są dla lekarzy, pediatrów, neonatologów? Jakie wyzwania w kontekście właśnie żywienia wcześniaka? Wcześniak nie jest w stanie sobie poradzić sam z wymaganiami życia pozamacicznego. W związku z tym konieczne jest wsparcie postaci leczenia żywieniowego przede wszystkim. To wiąże się z troszeczkę innym sposobem postępowania niż wobec dzieci urodzonych o czasie i niemowląt. I stąd też te różnice determinują nasz sposób przepisywania leczenia i sposobu postępowania. Różnice dotyczą przede wszystkim większej podaży energii, które są wymagane w tym okresie życia i większej zdecydowanie podaży białka, które spełnia podwójną rolę jak substratu dla budowy nowych tkanek, ale w tym pierwszym okresie kilku tygodni życia także jako substratu energetycznego. I dlatego wyważenie właściwych proporcji pomiędzy podażą energii a podażą białka, czyli azotu, ma tutaj decydujące znaczenie dla rozwoju czy wzrastania dziecka w tym okresie. Rozumiem. Jakby perspektywa tego wszystkiego, tak? No perspektywa to jest osiągnięcie wzrastania, które jest podobne do życia wewnątrzmacicznego, to jest bardzo trudne i praktycznie bardzo rzadko możliwe do osiągnięcia. No a odleglejsza jeszcze perspektywa to jest taka, żeby zapewnić dobrą jakość życia w wieku dorosłego. I naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie jakości życia dziecka, które rodzi się przedwcześnie, potem, kiedy będzie wzrastało i kiedy będzie wchodziło w okres dojrzewania i w życie dorosłe, żeby ograniczyć ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, które wiążą się nie tylko z tym, co się dzieje w okresie okołoporodowym, ale także w tym okresie, kiedy doświadcza wpływu środowiska. I takiego modelowania i środowiska, i sposobu żywienia tych dzieci, żeby jakość jego życia intelektualnego, fizycznego było jak największa. Super. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję za świetny wykład, dziękuję za możliwość tego wywiadu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.